Moim dzisiejszym gościem jest felietonista, poeta, krytyk, inżynier, no i dumny dziadek Andrzej Talarek. Tak. Tak, najbardziej to jest to dumny dziadek. Mam 5 wnuków, czy wnucząt, także z tego rzeczywiście jestem dumny. Wszystko inne stanowiło tylko przygrywkę do tego, żebym został dobrym dziadkiem i staram się być dobrym dziadkiem. I praca moja, i moje pisanie, piszę po to, żeby im coś zostawić. To jest wszystko przygrywka. Najważniejsze to są te wnuki właśnie. Właśnie. Pierwsze moje pytanie. Tutaj widzimy bardzo dużo wierszy napisanych przez pana. Skąd czerpie pan inspirację? Może jedną z nich jest ilustracja wnuczki, którą często pan udostępnia na swoich mediach społecznościowych. Wnuczkom też napisałem wiersze, aczkolwiek jeszcze nimi się nie inspiruję. Czasami ktoś mnie pyta o to, dlaczego piszę. Ja piszę dlatego, żeby sobie odpowiadać na pytania. Zadaję pytania i staram się odpowiedzieć, a wiersz jest taką bardzo krótką, zwięzłą odpowiedzią, czasami piękną, jeśli się uda, na postawione problemy. Znaczy może tak od początku nie było, bo kiedyś chciałem się nauczyć po prostu pisać, więc naśladowałem tam tych wielkich poetów, pisałem wiersze podobne do nich, a potem zacząłem sobie odpowiadać na pytania wierszami. I to jest moje główne przesłanie przy pisaniu wierszy. A drugie to jest to, żeby wnuczkom coś zostawić, żeby wiedziały, że dziadek pisał wiersze, ich pradziadek rzeźbił, a tam ciotka jest malarzem, ale no ja im zostawię wiersze. To piękna, artystyczna rodzina. Chciałabym zapytać o najnowszą księgę psalmów dzisiejszych, najnowszy tomik, najnowszą książkę. Tam są psalmy i tam na górze jest tytuł pana, tak? A potem jest tytuł Jana Kochanowskiego, psalmów, tak? I Biblii tysiąclecia. A potem jest tłumaczenie, jak pan dzisiaj widzi te psalmy, czy to są wyjaśnienia właśnie tych dzisiejszych czasów? Jak pan to wytłumaczy? To przedziwna historia z tymi psalmami była. Kiedyś we wrześniu, nie ubiegłego, tylko 22 roku, tak siedziałem i nagle przyszła mi do głowy myśl, bo już mi się nie chciało innych wierszy tak o wszystkim i o niczym pisać, przyszła mi do głowy myśl, żeby może napisać psalmy, bo ja psalmy czytywałem, tylko psalmy biblijne, żeby czytać, to trzeba mieć dużo wiedzy i jej się bardzo trudno czyta i myślę, że prawie nikt ich nie czyta oprócz księży w tej chwili. Ja sobie pomyślałem, że ja bym napisał te psalmy współczesnym językiem, o współczesnych problemach, uzbrojony we współczesne widzenie Boga i świata. I to przyszło mi taka myśl do głowy, tylko nie wiedziałem jeszcze jak pisać. I moja znajoma buddystka jakoś tak mi zasugerowała, może Jan Kochanowski psał też. Szczerze mówiąc, to wcześniej go nie znałem. Słyszałem tam coś, że jakiś psałterz Kochanowski napisał i sięgnąłem do psałterza i pomyślałem sobie, że w tych czasach ja napiszę psalmy współczesne, ale w formacie poetyckim, jakie prawie 500 lat temu zaproponował Kochanowski, czyli rymowane, rytmiczne psalmy w różnych zresztą formatach takich. I tak się niespodzianie taka myśl mi do głowy przyszła i zacząłem pisać. I w ciągu 3 miesięcy napisałem 58 psalmów. Potem trochę jeszcze poprawiałem, ale faktem jest, że w ciągu 3 miesięcy napisałem. Taki miałem ciąg wtedy do pisania tych psalmów, że się sam dziwiłem, dlaczego to tak jest. No ale napisałem i potem się zacząłem zastanawiać, w zasadzie to po co ja napisałem. Bo tak, Kościołowi to jest niepotrzebne, to nie są potrzebne takie psalmy. Społeczeństwo się sekularyzuje, więc nie wiem też, czy będą chętni, żeby to czytać. No i jak zaniosłem te psalmy do wydawnictwa diecezjalnego w Sandomierzu, bo tam to wszystko robię, to ksiądz, jest tam taki cenzor, można powiedzieć, kościelny, jedną książkę, właśnie Ziemię Czerwoną, to mi wydali, a o moich psalmach powiedział, że one są no takie antykościelne. No więc tylko mi wydrukowali, ale już z moim ISBN-em. No więc to był dowód na to, że Kościół tego nie potrzebuje. Teraz właśnie czekam, czy ludzie będą potrzebować. No
właśnie, bo już niedługo, bo 25 lutego będzie spotkanie autorskie, na które już serdecznie zapraszamy, odbędzie się w bibliotece. I jak pan myśli, jaki to będzie odbiór? Chce pan przybliżyć trochę historię tych psalmów ludziom, którzy przyjdą na to spotkanie, czy opowiedzieć właśnie to, co tutaj może w skrócie, dlaczego one powstały? To też opowiem, dlaczego powstały i będę starał się kilka zaprezentować, ale powiem tak, bałem się występować z samymi psalmami do ludzi, bo dalej nie jestem pewien odbioru, dlatego w sumie występuję z trzema książkami, z Ziemią Czerwoną, z psalmami i ze dawno, dwa lata temu wydanym zbiorem felietonów Msza za miasto Mielec. To z kolei nasze wydawnictwo Szary Wilk wydało. Ale będę starał się ludziom to pokazać i tak w sumie wiem, że niektórzy moi polemiści z Facebooka, akurat niewierzący, się wybierają na to spotkanie, więc być może dojdzie również do jakiejś dyskusji. Ja jestem gotowy, nie boję się. Chyba najdłużej pisał pan książkę Msza za miasto Mielec, no bo to jest zbiór felietonów. A może wróćmy teraz jeszcze do felietonów. Skąd pan bierze pomysły na te felietony? Pisze pan dość kontrowersyjnie i czasem na pewno spotyka się pan z hejtem. I jak pan to odbiera? Znaczy, nie czytam wpisów pod felietonami, jeśli się pojawiają, to więc tu mam z głowy. Ja jestem przez te chyba 15 lat albo więcej, jak piszę felietony, uodporniłem się na... skórę mam grubą, jeżeli chodzi o felietony. A skąd mi przychodzą pomysły? Nie wiem skąd. No, parę tygodni, bo chyba nie miesięcy temu, przyszło mi do głowy, że zbliżają się wybory i może faktycznie... Nie podoba mi się ta kampania, zaproponować, żeby mielczanie mieli jakiś wybór, nie taki wybór między jednym facetem, drugim facetem, którzy opowiadają różne bajki, ale między kobietą a mężczyzną. I tak mi wtedy przyszło do głowy, napisałem taki felieton, że może jednak kobieta. Nie miałem wcale na myśli pani prezydent wtedy, naprawdę, tylko tak ogólnie o kobietach pomyślałem. A akurat potem jakoś tak mi przyszła do głowy, że może jednak pani prezydent. I napisałem felieton taki trochę promujący panią prezydent, bez broń Boże, uzgodnienia z nią. To była moja własna inicjatywa. To, że zostałem zaproszony na jej, jak się takie spotkanie nazywa, gdy ogłaszała właśnie, że będzie kandydowała, to tylko wynikło z tego, że ja najpierw napisałem, ona przeczytała i mnie zaprosiła. Skąd mi się biorą inne pomysły? O, jak przeczytam czasem gdzieś w naszych portalach internetowych, czy w Cieniu Jupiterów, czy w drugim portalu, którego nie będę reklamował. No stąd biorę, bo ja nie chodzę po różnych takich imprezach, nie mam czasu na to. To wtedy rodzi się temat i zaczynam być przeciw, bo dlatego, że czasem mnie żona pyta, dlaczego zawsze jesteś przeciw? Bo mówię, dlatego jestem przeciw, bo ja nie jestem działem promocji kogoś tam. Działy promocji to piszą pozytywnie, a ja szukam dziury w całym, bo taka jest rola felietonisty. I dlatego piszę najczęściej krytycznie, chociaż zdarza się też, że kogoś chwalę. Też się zdarza. No właśnie, ja tak przedstawiałam, mówię krytyk, no bo te felietony często znajdują jakieś niedopatrzenia. Często jak rozmawiam z innymi ludźmi, się pytają, a kim był pan Andrzej Talarek wcześniej? Kim był? Wcześniej, w latach 80. byłem dyrektorem dość dużego wydziału automatyki w Łeska-Mielec. To do przemian, do rewolucji byłem kierownikiem. Zostałem bardzo młodo kierownikiem. Jakoś dyrektor, nie wiem dlaczego mi zaufał, miałem chyba 32 lata wtedy. To na te czasy był dość młody wiek na obejmowanie stanowisk, więc byłem kierownikiem. Potem przez kilka lat to tak różnie było i wreszcie pan Błędowski przyjął mnie do zespołu budującego specjalną strefę ekonomiczną, więc w Agencji Rozwoju Przemysłu przepracowałem chyba 12 lat bodajże.
albo 14 lat przepracowałem w Agencji Rozwoju Przemysłu, przy czym głównie w jego tarnobrzeskiej odnodze Agencji Rozwoju Przemysłu i tam jeździłem po całym kraju i restrukturyzowałem czy to Łucznika, czy kable w Ożarowie Mazowieckim. O, tam było naprawdę ciężko, tam była wręcz wojna. A potem poszedłem przez, w 2009 roku, gdy no, pani poseł, wtedy PO akurat, ale nie naszej, ja lubię panią poseł naszą, ale to była pani poseł ze Stalowej Woli, chciała zatrudnić na moje miejsce kogoś innego, więc odeszłem z oddziału w Tarnobrzegu. Przyszedłem na półtora roku do Euroeco i to był najgorszy okres w moim życiu, ale potem szczęśliwie w wieku 60 lat zostałem zatrudniony przez firmę, która no, wtedy jeszcze nie była, ale potem została własnością pana Solorza, czyli Polsatu Cyfrowego i tam spędziłem rzeczywiście 10 czy 11 naprawdę pięknych lat. Najpierw jako dyrektor operacyjny, potem jako prezes firmy. Także taka była moja przeszłość zawodowa. Jak się ona ma do pisania wierszy? Nie jak się ma. Do feliotonów może bardziej, chociaż jest taka sprawa, że jak się pisze felietony, to się komuś podpada. Jak się jest prezesem firmy, nawet umocowanym dość mocno, bo w Polsacie no też można komuś podpaść, więc byłem zawsze z tymi felietonami tak na granicy, więc starałem się być krytycznym, ale jednocześnie no nie mogłem wojny prowadzić ze wszystkimi, chociaż jak pan przebieglec bodajże, tak, z Szarego Wilka powiedział, jestem jedyny, który pisze po nazwisku krytycznie w Mielcu. No to chyba to rzeczywiście jest taka prawda. No właśnie miałam pytać, bo to też się z dużą odwagą musi wiązać. Skąd ma pan taką odwagę? Bo faktycznie jak się zapytać na mieście, to tutaj pan jest takim krytykiem numer jeden. Czy jestem odważny? Ja nie wiem. Kiedyś mnie internauta zapytał, czy krytycznym, czy takim prześmiewcą to można zostać, czy to się człowiek rodzi z tym. Ja mówiłem, że to można zostać, można się tego nauczyć. Natomiast odważnym trzeba się urodzić i trzeba mieć jakąś taką nutę, że człowiek no, powinien się bać, a czasem się może za mało boi. Ja nie jestem Bóg wie jak odważny, no ale mimo wszystko no, trochę chyba odwagi mam, a to jest chyba wrodzone. No, po prostu pewnie tak mnie rodzice na ten świat wydali. Zawsze szedłem swoją drogą, generalnie rzecz biorąc, i patrzyłem tak z boku, starałem się z boku patrzeć, mimo że oczywiście wcale się nie będę ukrywał, bo mi to mój taki jeden polemista, na szczęście teraz go już ze znajomych wyrzuciłem, ciągle mówił, że jestem stary komuch. Niech sobie mówi. Rzeczywiście byłem kiedyś kierownikiem, byłem kiedyś w partii. Nie jest to powód do dumy, ale też nie zamierzam jakby swojego życia wykreślać z mojej historii. Z tych czasów właśnie, kiedy to byłem, pamiętam właśnie dyrektora Ryczaja, który rzeczywiście zrobił dla Mielca wiele, a teraz przez takich różnych unwejbinów jest, no, próbowano go wykreślić z historii. To jest totalnie nieuczciwe, bo on dla sportu i dla miasta zrobił najwięcej ze wszystkich Mielczan. To ja jestem o tym głęboko przekonany. I powiem tak, ostatnio przy nadawaniu imion dla stadionu sportowego i dla hali sportowej. Tu pomijam pana Grzegorza, z którym na jednym podwórku się wychowałem. Nie będę o nim mówił, bo to inna sprawa. Natomiast pan Kazimierski, jestem z wielkim szacunkiem dla niego. Natomiast jestem bez szacunku dla tych, którzy mówią, że pan Kazimierski to wszystko zrobił, bo to jest nieprawda, bo pan Kazimierski zrobił to wszystko dlatego, że z tyłu za nim stał dyrektor Ryczaj. Ja również dla dyrektora Ryczaja w tej materii tutaj ciągle będę podnosił i chwalił go, podnosił jego zasługi. No to tyle może o przeszłości. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. A jeśli chodzi o wiersze, kiedy pan zaczął pisać? Mamy już 8 książek, tak? 8. I jedna widzę taka grubsza. To są te i ją pan pisał najdłużej?
To znaczy ją pisałem najdłużej, bo felietony, powiem tak, felietonów napisałem około 1200, tak myślę, więc to się zbierało przez lata, od chyba lat 90. Wtedy były pierwsze felietony, mniej pisałem, a potem zacząłem pisać długo i te tematy tak mi przychodziły i pisałem i się wyrabiałem coraz bardziej, czy mój styl kształtowałem. Chociaż powiem, bo jak mnie ktoś pyta, jak się nauczyłem pisać, to powiem, że nauczyłem się pisać pisząc pisma urzędowe, bo wtedy jak byłem dyrektorem w Agencji Rozwoju Przemysłu, pisałem tych pism wiele do różnych instytucji, musiałem je stylistycznie dobrze napisać, musiałem je logicznie umotywować, bo logika taka musi być inżynierska, nie artystyczna, więc tam się nauczyłem pisania i potem to wykorzystywałem w felietonach, może nawet równolegle w pewnym czasie w Agencji Rozwoju Przemysłu równolegle, bo byłem i dyrektorem w agencji i jednocześnie pisałem felietony, a potem to już tak poleciało po prostu i tak zostałem felietonistą, najbardziej jestem od tego za felietony znany, natomiast chciałbym, żeby również za wiersze, żeby też ktoś mnie docenił. Czy tam są w tej książce felietony z lat 90.? Felietony nowe w miarę, 18 rok, 19, 20, to są nowe felietony, znaczy nowe, no już kilka lat jednak mają, ale to wtedy w COVID-zie ta książka została wydana, no nie cieszyła się chyba dużym wzięciem, no ale została, mam. I jakiś ulubiony felieton tam się znajduje? Nie wiem, może Msza za miasto Mielec, rzeczywiście, tak jak tytuł jest nadany. Ktoś mnie pytał, czy to jest nawiązanie do Mszy za miasto Arras. Szczypiorski napisał taką książkę. No raczej może nie, chociaż dzisiejsza sytuacja, jaka jest w Polsce, gdy wszyscy omalże ze wszystkimi się zaczynają bić, to tą Mszę za miasto Arras mogłoby przypominać, bo tam były prześladowania, tam były choroby, tam była wojna. Ludzie jedni na drugich donosili, palili się na stosach i tak dalej. Więc oby tak nie było, że to będzie nawiązanie do mszy za miasto Arras. Niech będzie już msza za miasto Mielec, gdzie ksiądz właśnie, to wyszło z tego, że ksiądz proboszcz z Borku wyszedł z jakimiś ludźmi na rynek miasta i tam odprawiał nabożeństwo w niedzielę, gdy wszyscy siedzieli przy piwie, znaczy nabożeństwo, jakoś taki show robił trochę, nawet nie potrafię określić, no taki show robił, tyle że był to show ku czci Pana Boga, a wszyscy siedzieli przy piwie i tak się patrzyli na niego i mi się to w sumie spodobało, właściwie to mi się jego odwaga spodobała, bo na Mielec to była taka sytuacja dość niecodzienna, że można wyjść na rynek i przy pijących piwo Pana Boga chwalić, ale dlatego tak napisałem. Bóg jest wszędzie, tak? No Bóg jest wszędzie, właśnie z tego powodu też napisałem, zacząłem pisać te psalmy i z tego powodu również tak na starość zacząłem Torę studiować, jak stary Żyd, nie jestem Żydem, jak stary Żyd, ale zaczęło mi to ciekawić, tym bardziej, że znalazłem super prelegenta, też polecę może niektórym, jest to profesor Marcin Majewski z Uniwersytetu Jana Pawła, w Krakowie, Uniwersytet, jest taki, zapomniałem nazwę dokładnie, jak jest. I facet jest wręcz rewelacyjny, jest, tak pięknie mówi, tak ciekawie mówi o różnych rzeczach, że tylko go słuchać. Chociaż można się dowiedzieć rzeczy, które no, przeciętnego katolika mogą zbić z nóg. Mianowicie to on z Uniwersytetu Katolickiego twierdzi, że tak naprawdę to, co Ewangelie piszą o Bożym Narodzeniu, to wszystko nieprawda. Nie było trzech mędrców, nie było pastuszków, nie było stajenki, bo to wszystko jest taka hagiografia, jaka wtedy była popularna przy pisaniu o wielkich ludziach. I tak samo, no więc ja bym kiedyś mówiłem, że gdyby Bożego Narodzenia nie było, tego święta, to trzeba by je wymyślić. Teraz jesteśmy coraz bliżej tego, że będziemy mieć takie Boże Święto, które nie było prawdziwe, ale które trzeba wymyślić, bo jest fajne.
To jest takie, z tym się wiąże, to jest niebezpieczeństwo wgłębiania się w Księgi Święte, że można rzeczywiście dowiedzieć się różnych rzeczy, których by się człowiek nie chciał dowiedzieć, jak to, że na przykład Torę nie pisał Mojżesz, tylko została napisana w V wieku przed naszą erą. To też jest ciekawe, nie wszyscy to pewnie wiedzą. No i inne rzeczy. Niebezpieczna ta wiedza czasem. Niebezpieczna, dokładnie. Czy miał pan jakieś zawahanie, że pisząc książkę, te wiersze, odłożył pan na bok w trakcie i powiedział, że kurczę, nie mam pomysłu już, może jednak. Miałem. Przy psalmach miałem. Jeden psalm napisałem dopiero, tylko już nie powiem dokładnie który, ale generalnie z psalmami to jest ten problem, że Żydzi pisali te psalmy bez myśli o tym, że będzie Chrystus, kiedyś Jezus i tak dalej. Natomiast chrześcijanie, katolicy odczytują niektóre psalmy jako psalmy prorocze, które przewidują przyjście Jezusa, prawda? Ja miałem dylemat, jak napisać, więc starałem się troszeczkę mimo wszystko opisać jak Żyd te psalmy, czyli jakby Chrystusa odłożyć na drugi plan, chociaż chyba w trzech psalmach jest nawiązanie do niego. Więc no tutaj... Długo nad każdym myślałem najpierw. Jak czytałem, co Kochanowski napisał, chociaż Kochanowski tam nic nie zmieniał. On tylko psalm, oryginalny psalm biblijny pisał językiem poetyckim, taką parafrazę robił i nic nie zmieniał. Natomiast ja pisałem o współczesnych problemach w większości psalmów, może nie we wszystkich. Niektóre psalmy są, chyba trzy takie napisałem, bo już inaczej nie mogłem. Takie na pół żartobliwe, bo na przykład napisałem psalm prawdziwego Polaka. Może kiedyś pani go znajdzie, pani przeczyta. To jest taka totalna krytyka naszych wielkich sarmackich dziejów, a jednocześnie krytyka dzisiejszej prawicy, która no, pewne hasła takie bogoojczyźniane stawia przed sobą. No ja to krytykuję w tym psalmie, ale to jest tylko dwa takie psalmy. Jest psalm chyba 20 i 21, jeśli dobrze pamiętam, gdzie psalmista pisze o wodzach, o królach, o swoich władcach. Ja napisałem jeden myśląc o Kaczyńskim, a drugi myśląc o Tusku. Oczywiście tam nigdzie nie jest to napisane, ale właśnie, no bo o kim mogłem pisać jako o wodzach? Nie mamy królów, nie mamy, no mamy takich wodzów, jakich mamy. Lepszych, gorszych, mogą się podobać czy nie, ale właśnie z myślą o tych dwóch panach napisałem jeden psalm, potem drugi psalm. To takie humorystyczne tutaj odcienie tego pisania. Natomiast większość jest pobożna. Jeden psalm pisałem, kolega właśnie Janusz w 22 roku zachorował na, no, na raka zachorował, bardzo ciężko chorował, okropnie cierpiał. Pracowałem z nim w Agencji Rozwoju Przemysłu i pisałem psalm o tym jego cierpieniu, o tym on umarł już dwa miesiące temu umarł, trzy miesiące temu niestety nie dał rady, ale pisałem właśnie, no ja go dobrze znałem, więc pisałem o tym, jak człowiek cierpi, dlaczego Bóg mu nie pomaga. On prosi Boga, on był niewierzący, potem się nawrócił przed śmiercią. No takie dylematy starałem się sam sobie tłumaczyć. Czy ktoś coś z tego skorzysta, no będziemy widzieli. No, na pewno bardzo dobrze zareklamował pan psalm o tych dwóch wodzach. Myślę, że nie jedna osoba przeczyta. A może coś jeszcze o tej trzeciej książce, która będzie na najbliższym spotkaniu, o tak, o Ziemi Czerwonej. O Ziemi Czerwonej. A to jest też ciekawa książka. Ona się trochę długo rodziła, bo kiedyś napisałem więcej jak połowę i tak zostawiłem. I potem tą połowę wysłałem na konkurs Nieodkryta Ziemia Mielecka tutaj w bibliotece. Nie wysyłam praktycznie na konkursy żadnych utworów, bo mi się nie chce po prostu. A tutaj miałem, myślę, wyślę. No, opisywałem dzieciństwo na wsi podmieleckiej, dokładnie w Sadkowej Górze, skąd moja mama pochodziła, gdzie ja przemieszkałem pierwsze
dwa lata chyba, zanim się przeprowadziliśmy do Mielca. Oczywiście część musiałem sobie wymyślić, to co pamiętałem, bo to pamiętam pierwsze zdarzenie, jak miałem 3 lata, to już w zasadzie wyprowadzaliśmy stamtąd, ale niemniej jednak potem jeszcze tam często jeździłem i wysłałem i oni mi dali nawet 500 zł nagrody. Pierwszy raz w życiu dostałem za wiersze na konkursie nagrodę. Gratuluję. No, dziękuję. I postanowiłem tak do Towarzystwa Psalmom tą książkę wydać, bo myślę sobie, same te psalmy jak wydam, to nie wiem, jaki to będzie odbiór, więc wydałem Ziemię Czerwoną. Oto jest na okładce, to jest mój dziadek, który kosi. Tak, tak, tu są same zdjęcia moich rodziców, w sumie mojej babci. Ona jest osobista. Ja jak czytam czasem wierszy, to jest niefajnie, nie? Jak człowiek sam napisał coś i potem się wzrusza, bo myśli może tak, takie wspaniałe, nie? Ale to nie, no bo ja jestem taki łatwo się wzruszający, więc nawet publicznie nie mógłbym tych psalmów czytać i koleżankę, tej wierszy czytać i koleżankę poprosiłem, żeby ona w moim imieniu czytała, ja będę psalmy czytał jeszcze z drugim kolegą. Także jest to o moim dzieciństwie i potem takie są również dodane późniejsze moje dywagacje na temat życia, bo ja tak ciągle dywaguję. A tak w ogóle to, jak spojrzałem wstecz na moje książki, to widzę, że tam wszędzie ten Bóg wychodzi, choćbym nie chciał. No ja jestem wierzący i wcale się nie wstydzę. Między innymi te psalmy są po to, żeby zaakcentować, że są tacy, co wierzą i się nie wstydzą. Moi koledzy, jeszcze jak pracowałem w Polsacie z Warszawy, przyjeżdżali i mówili: Andrzej, ty tak piszesz takie książki, jesteś wierzącym, to ty na pewno głosujesz na PiS, bo oni mają takie wyobrażenie, nie? Że jak ktoś jest wierzący, to głosuje na PiS. Jesteś z Podkarpacia, o słusznie. Słusznie, ale to niekoniecznie tak musi być. No więc ta Ziemia Czerwona to jest hołd oddany mojej mamie, mojemu tacie, moim dziadkom, babci, prababci nawet, jeszcze prababci pamiętam, bo ja mam, pochodzę z takiej rodziny od strony mamy, gdzie prawie wszyscy bardzo długo żyli. Moja babcia urodziła się w 1901 roku. Ona była najstarsza w tej rodzinie leśniaków, z Glin Wielkich bodajże, tak, z Glin Wielkich. I wychowywała te swoje 11 rodzeństwa jeszcze, bo było ich 12 w sumie. Natomiast oni potem wszyscy, babcia żyła najkrócej, bo 80 lat żyła. Natomiast w tej chwili żyje jeszcze 3 jej siostry. Jedna ma 97 lat, jedna ma 101, jedna ma 102. I jeszcze się mają całkiem dobrze z tego, co się orientuje. Tak? Jej bracia umierali, jak miał 102 lata, następny miał 95, jeden, następny też 95, a jedna jej siostra, jak miała 95 lat, to do kościoła na rowerze jeździła jeszcze na mszę. No dokładnie. No niestety drugie pokolenie już się takie nie udało i tam już wszyscy tam te 80 lat, jak dożyli, to już Bogu dziękowali. No zobaczymy. No i właśnie z takiej rodziny pochodzę. To moja prababcia, jeszcze ją pamiętam, 92 lata miała. Jeszcze chodziła na piechotę do swoich dzieci tak po okolicy i odwiedzała je z kijeczkiem. Była taka jak znak zapytania, była taka zgięta naprawdę, ale tak miała rozum jasny i taką miała pamięć, że chciałbym, jak dożyję tych lat, nie wiadomo, to chciałbym właśnie mieć taki rozum jasny, jak ona miała. Także takiej rodziny jestem i tam po prostu oddaję im hołd tą książką. To piękne. Czyli jak ktoś będzie czytał te wiersze, to panu będą wracały wspomnienia z dzieciństwa. Tak, tak. Dzieciństwo to jest, ja teraz przy wnukach to przeżywam, bo odrabiam dzieciom to, co im nie dałem, bo miałem pracę zawodową, byłem wielkim kierownikiem, w cudzysłowie oczywiście, ale tak się udoważałem, więc wtedy dzieci dostały mało, ale staram się teraz wnukom oddawać to, co nie dałem dzieciom. Dzieciństwo to jest ten okres, który się najbardziej pamięta. Ja mojego dziadka pamiętam, że mi wlał, no, bo tam coś przeskrobałem. Ale pamiętam też, że jak byłem takim małym chłopcem, rozsypałem gwoździe w trawę i myślę, Boże, jak ja to pozbieram? No tak teraz sobie myślę, że tak myślałem. I dziadek przyniósł magnes i tym magnesem wybrał te gwoździe z trawy. Mi oczy takie wyszły wielkie, no byłem zafascynowany, jak to jest. Czyli tak jakby dziadek taką prostą czynnością, jakąś tam natchnął mnie ciekawością do wiedzy, którą potem szedłem. Stąd się wziął inżynier? No i stąd się wziął inżynier prawdopodobnie. Tak to jest. To
To co, może na koniec zaprosi Pan wszystkich widzów na spotkanie? Zapraszam wszystkich na spotkanie 25 w bibliotece. Ta książka jest dedykowana pracownikom biblioteki, bo uważam, że nasza biblioteka to jest najwspanialszy budynek w naszym mieście i zawsze to powtarzam i jestem pełen wdzięczności dla pracowników biblioteki. Więc zapraszam wszystkich na spotkanie, kto tylko będzie chciał przyjść, może sobie kupić książkę, a może podyskutować ze mną. Ja jestem otwarty na dyskusję, jeśli nie jest agresywna. 25 w niedzielę o godzinie 17 w bibliotece. Zapraszam, będą 3 książki, będzie można je oglądnąć i posłuchać. Podyskutować z panem Andrzejem Talarkiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.